epicka przygoda trzech rycerzy. Człowiek, człowiek i człowiek wyruszał do labiryntu Dauna. Dobra, panowie, na serio już przyspieszamy. Dobra. Wstajecie z rana, jedziecie do Tczewa. W Tczewie wskazują wam kierunek, gdzie jest to pieprzony widz. Dokładnie udajecie się do tej miejscowości. Patrz na mapę. Idę z mapą. Tak, idziecie z mapą. Udaje wam się tam dotrzeć. Jest to naprawdę nieduża wioska. Od razu na pierwszy rzut oka widzicie, że tam jest bardzo duże składowisko drewna, tak? Pocięte są bale i przygotowane do transportu. Ewidentnie jest to miasto, znaczy miasto, jest to wieś Drwali. No wjeżdżacie, od razu wszyscy zwracają na was uwagę. Dobra, kurwa, wyciągaj mapę, gdzie jest Nix, wracajmy, już nie czuję się tu dobrze. No to robię to, co mówi Witold. Zawsze go tak słuchasz? Tak. Tak, zawsze ciebie. Janusz, postaw się w końcu. Co? Witold. Ja cię poprę jako mistrz gry. dobra, czyli idziecie tam, gdzie jest ten fizycznie X, tak? Tak, jak piraci idziemy za X-em. Tak naprawdę w nieduże, niewysokie góry, ale jednak można już powiedzieć, że mamy do czynienia tu z górami. Po drodze zauważacie, że na jednym z, tak naprawdę na zboczu, w tym momencie jakiś człowiek pasie owce. No i to jest tam, na tym wzgórzu, pasie. Tak? Ten X. Natomiast X jest trochę dalej, tak? Wydaje wam się już z tego miejsca, że tym X-em to są jakieś ruiny, które są... Idziemy tam. To idziemy do tych ruin. Idziemy do ruin. Zajebiaszczu. Moim zdaniem bardzo dobrze, że omijamy najważniejszą rzecz. Nie, Galdar, zaczekaj. Idziemy w tamtym kierunek na razie. Bardzo dobrze. Widzicie, że na szczycie góry znajdują się ruiny zamku. Widać już jakąś zwaloną wieżę. Te zabudowania nie były otoczone murem, tylko raczej palisadą i wałem usypanym. Przynajmniej tak to wygląda z tej odległości, w której się teraz znajdujecie. Okolica generalnie porośnięta jest drzewami iglastymi. Chcę sprawdzić, czy jest coś w okolicy, co zakłóca wiatry Majka. Zaburza je. Tak, sprawdź. Mój drogi padawanie. Młody padawan rzucił, a jeszcze nie wiem, co mu wyszło. No nie, Kester, się tak bawić nie będziemy. Twoja postać głoduje, a ty jesz. Odczuwasz bardzo mocne zaburzenia wiatrów magii. Ja bym dalej poszedł. Ale gdzie dokładnie? No, tak jakby od strony tego zamku. Czy ten zamek to iluzja? Odpowiedziało echo. Ale... Czy mogę sprawdzić, czy ten zamek to iluzja w tym sensie, czy te ruiny?
No to podejdź, dotnij ręką i sprawdzimy. To nie tak działa. A jak działa? Ostatnie iluzje, jakie mieliśmy, dały się dotknąć ręką. No, ale wtedy byś użył percepcji magii, byś stwierdził, czy to jest iluzja, czy nie, a ty teraz jesteś z pewnej odległości. No dobra. To wiesz, że są zaburzenia magii, tak? Podejdźmy bliżej w takim razie i sprawdzimy jeszcze raz. Zbliżacie się do tych ruin. A ten pastuch nic nie robi? On tak się patrzy nadal pusto. Raczej, no bo on jest jakiś kawałek od was, to... No na pewno nas kurwa zauważył, ja nie wierzę. Raczej, no może was i... No dobra. Patrzy się w tamtą stronę? Patrzy na pastucha. Wydaje ci się, że jakby był odwrócony w waszą stronę i tak jakby machał. Odmachuję. Przez chwilę jeszcze próbuje machać, ale później zaczyna się zajmować swoimi owcami. Zaczyna je zaganiać przeciwną stronę niż wy jesteście. Aha. Dobra, nic, no to idę z Witoldem dalej. No Witold? Idziecie, jesteście coraz bliżej zamku i w tym momencie zaczynacie zauważać, że właściwie nigdzie już nie rośną żadne rośliny. Po prostu tak jakby coś wysuszyło tutaj ziemię. Nawet mchu tutaj nie ma. Oj. No, to teraz jestem w stanie w takiej odległości, żeby sprawdzić, czy coś jest iluzją. Jak to oceniam. Dobrze, to rzucę już na tą iluzję. W sensie na tą percepcję. Percepcję. No. Nie, to nie jest iluzja. A jestem w stanie, no bo teraz wyczuwałem wiatry magii, czy jestem w stanie teraz lepiej określić, w jakim miejscu jest ten zakłócacz? To miejsce, centrum zakłócania wiatrów magii. Wydaje ci się, że to coś, co zakłóca, jest wewnątrz zamku. No to panowie, trzeba tam wejść chyba. No to wchodzimy. Wchodzicie najpierw lekko pod górę, następnie przechodzicie przez zawaloną bramę na dość niewielki plac. Po palisadzie praktycznie nie ma śladu. Natomiast po starych zabudowaniach jeszcze jest. Po prawej stronie widzicie zawaloną wieżę, a obok niej złożoną niemal do ziemi stajnię. Dobra, skąd to nie? Natomiast główna część budynku nadal stoi. Widać, że lekko usypały się kamienie u szczytu i zawalił dach. Natomiast nic poza tym jakby na pierwszy rzut oka nie widać. Jest duża oczywiście do tego główne wejście ma drzwi takie duże metalowe, które są strasznie zardzewiałe. Wydaje się wam, że jeszcze jakiś dźwięk dochodzi od strony stajni. Idziemy w stronę stajni. Po cichu czy głośno? Po cichu. Czyli się skradacie? Wszyscy we trzech? Nie, idziemy cicho. Nie, niech jedna osoba tam pójdzie. Może. Dobra, kto najlepiej? Witold, kamień, wodę.
na zero. Dobra. Zaś się okaże, czy dobra. To i tak lepiej niż zręczność. Znaczy zwinność. Jak kamień w wodę. Ja pierdolę, co jest? Ze względu na to, że gorzej już być nie będzie, to przerzucam to. Umówmy się, że od razu demona, księcia demonów wzywasz, jak ci nie wejdzie. Setką nie będziesz rzucał. Nie no, szansa, że ci nie wejdzie, to przecież jest tak mała, że aż szok. No. Ja pierdolę. Kester, kurwa, setka, albo jedynkę wyrzucę. Ja pierdolę. Zapisałem to. To jest, kurwa, to jest dosłownie... Jaka jest szansa na to? Że dwa razy po rzut wykonując wypadnie ci raz setka, raz jedynka? Silnia 100 na pierwszy rzut. Nie, zaczekaj to. Jaka silnia 100, co ja gadam w ogóle? Nie. W ogóle szansa na coś takiego to jest... Zaczekaj. No 1 na 10 tysięcy, nie? No. Brawo. Jezus Maria. Kester. Udało ci się rzucić jak kamień w wodę. Dobrze, to idę w stronę stajni. Nie jestem wyjadł, to jest najpotężniejszy plot twist jak na razie. Plot twist od stówki do jedynki. Zbliżasz się bardzo powoli i masz wrażenie, że ten dźwięk to jest na przemian coś w rodzaju warczenia i chrapania. Czegoś dużego. A jest tam jakaś szczelina, przez którą mógłbym zajrzeć? Albo cokolwiek? Podobno się rozpada, więc chyba jakaś szczelina jest. No jest, tylko... No dobrze, jest, masz rację. Ja sobie go rzucę... Czy ja... Dobra, zajebiasz to. O, genialnie. Chcesz zajrzeć przez tą szczelinę? No, zerknąć chcę, no tak. Mm-hmm. Nie żyjesz. Poczekaj, co tutaj tego... Co by tutaj mogło być ten? Dobra, niestety muszę cię zmusić, żebyś rzucił na zwinność w takim wypadku. No dobra. Ale niech będzie plus 20, żeby miał jakieś szanse. Żeś nie płakał. Zresztą z takim szczęściem, jak ty masz, to... Setka. A propos. Wyczerpał całe po prostu złe nieszczęście, nie? Wyczerpał. Widzisz w środku ogromnego niedźwiedzia, który w tym momencie śpi. Dotknij niedźwiedzia i go uśpi. To niech sobie śpi. I powoli wracam do Friedricha Jensa. Dobra, my idziemy w stronę zamku, tak? Dalej wejście jakiegoś, szukamy wejścia od zamku, tak? No raczej wy jesteście na placu przed głównym... Znaczy, no wiesz, jakby jesteście w środku, tak? Tylko tyle, że teraz możecie do budynku wejść. To chodźmy. No to do budynku.
środku widzimy elfy. Armię elfów. Portale otwierają się, wychodzą z nich elfy. Ultuan napada. Nie widzę, nie widzę, zamknąłem oczy. Galdor, nie widzę ich. Widzę. Mijacie studnie, dochodzicie do głównego budynku. Przechodzicie przez próg i w tym momencie widzicie, poczekajcie. Widzicie, że jest, znaczy znajdujecie się w krótkim przedsionku, a na końcu tego przedsionku widzicie metalowe drzwi. Koło tych drzwi leżą, leczy szkielet jakiegoś człowieka. Widzicie już stąd, że jakaś halabarda leży obok tego człowieka. Oczywiście jest strasznie zniszczona rodzajem zżera, natomiast widać, że raczej wydaje się wam, że to był kiedyś jakiś strażnik. No to co, idziemy dalej. Uważnie, uważając na wszystko, co się dzieje wokoło. Zbliżacie się do tych metalowych drzwi. Coś robicie przed próbą otworzenia tych drzwi? Rzucam ostrzeżenie. Na zero. Chobrz zastrzy. Kurwa! Ja pierdolę, chłopaki! Co ja prawie zrobiłem? Chciałem długopis, jak się ponosi, poklepać, kurwa, wziąłem skalpel przypadkowo, więc kurwa, aż nos przeciął w pół. Ja pierdolę. Chciałem się podrapać, kurwa, długopisem, abym się skalpel wziąłem. Rozumiem, że... Czekaj. Nasłuchuję ściany. Jakby jakiegoś niebezpieczeństwa nie wyczuwasz, natomiast jakiś niepokój cię ogarnia. No to powoli chcę tak otworzyć leciutko drzwi i zerknąć przez nie. Dotykasz drzwi. Od razu czujesz, że drzwi są bardzo, ale to bardzo zimne. Na pewno są zimniejsze niż całe otoczenie, jakby mają niższą temperaturę niż to powietrze, którym raczej niż temperatura powietrza, w której wy jesteście teraz. Jestem w stanie za nie zerknąć? No musi, chcesz pchnąć, tak? No tak leciutko, tak. Żeby było, żeby taka zrobiła się ten, żeby dało się za nie zobaczyć, nie? Poczekaj. Próbujesz pchnąć drzwi, ale one są zamknięte. Widzisz, że na środku, w miejscu zamku, od zamka jest miejsce na włożenie jakiegoś podłużnego przedmiotu. Może jakiegoś konkretnego sztyletu albo innego przedmiotu, który mógłby otworzyć te drzwi. To wygląda jak magiczny zamek, czy zwykły zamek? To wygląda jakby był jednak magiczny. Dobra, no to panowie, rozglądamy się za czymś, czym możemy otworzyć te drzwi. Może ten szkielecik to miał coś.
Ja się wracam do szkieleta i się mu przyglądam. Nie znajdujesz tam nic takiego. No to się rozglądam wszędzie. Friedrich? Friedrich. Ja będę ubezpieczać... Nie, za 5 złotych, za 5 złotych koron mogę ci coś powiedzieć. Za 4. Żyć na targowanie. Czekaj. Nie, no, generalnie mam ci coś przypomnieć? Znaczy, musisz rozważyć ten mój rzut na początku. No w ogóle ja wiem o tym sztylecie, ale... bo to o sztylet ci chodzi. Mhm. Okej, okay, no to chcę zobaczyć, chcę obejrzeć sztylet do końca. Pokażę go Witoldowi jeszcze. Widzisz, jak wyciąga sztylet, który w tym miejscu zaczyna się mienić. O kurwa. Jakąś taką niebieską łuną. No to dawaj, wkładaj to pewnie klucz. Wkładam. Mhm. Witoldowi może? Co znaczy wkładam Witoldowi? Nie powiedziałem, gdzie mam włożyć ten sztylet, więc no nie. Kurwa, w zamek jebany, debilu. A, no to dobra, robię to. Robię to. No tak to jest, jak się figurki skleja zamiast słuchać coś. I co? Siedzę i patrzę się na twój ryj na kamerce. Dosłownie. Figurki są tam. W momencie, gdy włożyłeś sztylet do środka, słyszycie jakiś trzask w drzwiach. I cisza. No, elegancko. No to teraz spróbuję tak samo otworzyć jak wcześniej. Pchnąłeś drzwi do środka. Od razu poczułeś, że w momencie, gdy drzwi się otworzyły, to, że powietrze lekko jest zasysane do środka. Że podmuch jest od waszej strony do środka, a natomiast w samym pomieszczeniu jest strasznie ciemno. Odpalam pochodnie. Dobra, nie odpalam. To nie odpalam. Zero. W środku smok! Gigantyczny smok, smałk. Powtórz, jak wyrzuć jeszcze setkę teraz, jeszcze raz. No. Setka zawsze nie mistrza gry cieszy. Panem zamiast za setkę. Dla mnie setkę rzuć, Kester. Setka. No weź, Kester. No, masz się wierzyć. Nie udało się. Nie udało się. Dobra, dawaj tą pochodnię. Odpalam pochodnię i daję Witoldowi. Super. A ja daję Janusowi. Janus, idź. Dobra, idę. No i elegancko. Wchodzisz jako pierwszy do środka. Twoim oczom ukazuje się sala biesiadna. Stoły są ułożone w taką podłużną literę U. Widzisz mnóstwo ludzkich szkieletów po jednej i po drugiej stronie stołu. Na samym końcu pomieszczenia widać dwa trony, krzesła, bogato zdobione. Jakieś wzory takie związane z przyrodą, czyli jakieś widać jakieś niedźwiedzie, wilki. Natomiast na tych dwóch tronach siedzą dwa kościotrupy. Widać mnóstwo jakichś starych mis, tylko oczywiście to już wszystko jest poniszczone.
Czy mogę teraz sprawdzić dokładnie w tym zamku, gdzie jest to miejsce albo przedmiot, który zakłóca wiatry magii? Czy po prostu mi pokaże, że tutaj, wszędzie, nie? Nie będę w stanie określić, gdzie dokładnie. Ja wolałbym, żebyś nie wiedział, gdzie. Ale mogę spróbować się dowiedzieć. Możesz spróbować. Dobrze, to spróbuję. Noż kurwa mać. No to spełniłem twoje życzenie, nie będę wiedział. Wydaje ci się, że gdzieś w piwnicach. To i tak. W tym pomieszczeniu widzicie także schody, które prowadzą na górę. Zresztą wszystko tutaj jest pokryte jakimś dziwnym kurzem. Macie tutaj drzwi także, które prowadzą prawdopodobnie do jakiejś kuchni, a po lewej stronie także drzwi, które prowadzą prawdopodobnie do części dla służby i drużyny bojara. Są także w tym pomieszczeniu schody na dół do piwnicy. No. Więc tyle, co mogę wam powiedzieć. Dobra, Frydyś, bo ty znalazłeś tą mapę. Masz jakiś pomysł w ogóle, co my tutaj szukamy? Nie. W takim razie myślę, że powinniśmy pójść do piwnicy. Możemy pójść. Albo nie, na początku te kości przeszukaliśmy ich, nie? Nie. Nie to idę je przeszukać. Nic ciekawego jakby nie znajdujesz. Jedyne co ma dla ciebie jakąś wartość, to ten szkielet po prawej, który siedział na tronie, miał taki naszyjnik ze złota. Nie bierz tego? Nie bierz. Nie biorę tego. Weź to. Słuchaj się, mistrza gry. Będzie ciekawiej. Nie biorę tego, idę na dół do piwnicy. Idę do piwnicy. Poczekajcie. Schodzicie do piwnicy. Widzicie stare beczki z jakimiś trunkami, raczej wszystkie. Generalnie to są raczej resztki beczek. Widać, że starość się przeżarła. Natomiast na środku pomieszczenia widzicie dość wyraźnie narysowany dziwny znak w kształcie trójkąta. Czy ja już widziałem gdzieś ten znak? Nie widziałeś. A widziałeś? Nie wiem. To ty mi powiedz. Czy my go... Czy wygląda podobnie do tego znaku, co widzieliśmy w ściekach w Waldorfie? Nie sądzę. A czy mogłem się bardziej przyjrzeć tego znakowi, innym narysować go sobie na kartce? No, bo jeszcze nie daliście mi skończyć, ale to jak nie chcę. Dobra, no to... Nie, to... Na każdym z rogów widzicie, że leży jakiś przedmiot. Jakie to są przedmioty? Czaszka krowy, zakrzywiony sztylet i mała, złamana moneta. Aha, i to jest taki trójkątny pokój, tak? Mam rozumieć? Znaczy nie, to jest na podłodze narysowane. A i każdy z tych kątów w tym trójkącie, tak? Tak. Po prostu na rogach. No to ja chcę jeszcze raz użyć percepcji. Na tym trójkącie sprawdzić, czy on zakrzywia wiatry magii. Czy ten właśnie trójkąt, nic innego. Czy to pomieszczenie, czy w tym pomieszczeniu. Rób to. Jak ci nie wejdzie, to giniesz. No to...
nawet nie miał przeciw, nie był przeciwny temu. Wydaje ci się, że to faktycznie zakrzywia w tym miejscu bardzo wiatry magii. A mogę poznać w jaki sposób? Nie za bardzo. Książka, krowy, sztylet i co tam tak, jak, no masz wrażenie, że po prostu w tym miejscu raz, że coś potęguje moce magiczne, a dwa, że te przedmioty są przyczyną tego zakrzywienia. Ale zgaduję, że nie można ich na pałę wyciągnąć, bo coś się złego stanie. Nie, skąd? No właśnie. Szukam coś na ścianach. Jakiś obrazek, czegokolwiek. Chcę się rozejrzeć po całym pokoju. No. Robimy investigation of the room, nie? Zaczynacie czuć pieczeń dzika. Pieczonego. Dobiega ten zapach z góry. Uspokój się z tym dzikiem. Najpierw mi powiedz, co ja widzę. Jedyny dzik, jak tu jest, to tutaj u nas. Nazywa się Jan Janusz. Sprawdziwy dzika. W ogóle się nie skupia. No co, rzuciłem na percepcję. Sprawdzam. Raczej najpierw Witold. Nie znajdujesz żadnych śladów, które, znaczy nic, co mogłoby ci pomóc w rozwiązaniu zagadki, czy ma to znaczenie kolejność. Możesz co najwyżej spróbować sprawdzić, zdejmując którąś z tych rzeczy na sposób losowy. To robię tak. Chcę użyć podmuchu, żeby zdmuchnąć sztylet z tego trójkąta. Spoza tego trójkąta. Żebym wypadł z tego trójkąta. Dobrze. Próbuj. Na zero. Udaje ci się zdmuchnąć tylet z jednego z tych, znaczy poza ten trójkąt, i w tym momencie czujecie, jak ze wszystkich ścian, a także z sufitów zaczyna opadać ten dziwny mech na was, ale nie tylko, no generalnie spada w dół. Ja bym zaczął spierdalać, panowie. Nie wiem, jak wy. Gdyż czuję, że te szkielety mogą się ożywić zaraz. Uciekajmy stąd, proszę. Szkielety? To tylko szkielety. No, czemu to zrobiłeś w takim razie? Czemu zdłuchnąłeś? No, mogliśmy poznać, to jest marenno. No co poznać? Nic tu nie ma. Dobra, z powrotem ten sztylet do tego kurwa trójkątu. Który z was to robi? No, Friedrich, bo sam to powiedział. Chcę to zrobić jakimś... Czymś coś znajdę, jakimś patykiem, kurwa, KMZ. Ja już na schodach stoję, jakby co. Wiesz, co rozumuję, jak rozumuję? Tak, dobrze. Układasz ten sztylet w to miejsce, w którym leżał. I w tym momencie zaczynacie słyszeć z góry dobiegający śpiew jakiejś kobiety, ale starszej, nie młodej. Teraz Galdor, stawiam teraz tak. Stawiam teraz kilka strzał. Kilka strzał z haczykiem, kilka strzał. Może jakąś, powiedzmy, resztę wody mojej, którą mam. Mam jeszcze trochę wody.
i dwa zęby orków Sigmarowi, w sensie układam je i zaczynam modlić się do Sigmara. Dobrze, to plus 20. Proszę cię, kurwa. Proszę cię. Raz. Żeby modlę się o to, żebyśmy, kurwa, rozwikłali tą sprawę. Żeby było dobrze. Nie wiem, o co się modlę, szczerze. Dobrze. Ogarnia cię przeświadczenie, że należy zdjąć wszystkie te przedmioty z tych trójkątów. Dlaczego z tego trójkąta? Dobra. Mam pomysł. Dobra. Janusz, stań przy tym, przy krowie. Przy głowie krowy. Jednocześnie je wyciągnijmy. Jednocześnie, tak. Jednocześnie. No. To jest myśl. I teraz, no dobra, no to, czyli ten. Stajemy. Stajemy. Tam wokół, tak? I teraz na trzy. I na trzy odsuwamy czymś, no nie ręką własną. Te przedmioty. Ten przedmiot. Tak jest. Na trzy. No. Raz, dwa, i trzy. Bierzecie, podnosicie te przedmioty, odpychacie i w tym samym momencie pomiędzy liniami tego trójkąta nagle widzicie, że robi się coś w rodzaju portalu, przez który przez sekundę widzicie mnóstwo krwi, jakichś zwłok. Ale to tylko sekunda dosłownie była, tego nawet nie do końca rozumiecie, co widzieliście. Jedyne, co zapamiętaliście, to twarz jakiejś istoty, która podniosła rękę w waszą stronę i w tym momencie się ten portal zamknął. No, jakieś demony pewnie chciały tutaj się przenieść. Skurwysyny. Dobrze im tak. Twoim dupę. No i teraz co? I co się dzieje? Nic się nie dzieje? Ustały te wrzaski wszystkie? Wszystko ustało. Wiatry magii są spokojne już? No, tak. Okej. Okay. To chyba... No to szukam jakiegoś sekretnego przejścia. Wiesz, cegły, kurwa, jakiś, szukam jakiegoś ścisku czegoś. Nie, w piwnicy nic nie znajdujesz. Dobra, no to weźmy może te przedmioty ze idziemy sobą. Na górę. No to weźmiemy te przedmioty ze sobą i idziemy na górę. Tak. No. Czyli kto niesie krowią głowę? Janusz. Ja. Kto bierze sztylet? Janusz. Dobrze, kto bierze złożoną monetę? Janusz. No. Co widzisz się na wynagrodze, Janusz, kiedyś? Janusz się na mnie, kurwa, w pomiot chaosu i nas należy się napierdalać. Wszyscy będziemy tworzyć postać. Nie znajdujecie nic w piwnicy. To idziemy do sali tamtej i sprawdzamy, czy jest jakieś jeszcze inne przejście. No generalnie przeszukujemy ten cały zamek, próbujemy coś znaleźć. Dobrze. Tak. No to macie teraz możliwości. Wejść do kuchni, wejść do części dla służby, pójść na górę do... Na górę. Bardzo dobrze. Ja też bym tam poszedł. Wchodzicie na górę. Znajdujecie pomieszczenie sypialni właściciela tego zamku i jego żony. Wszystko jest oczywiście pokryte kurzem, czuć stękliznę. Jakby to pomieszczenie jest także połączone z taką niewielką, starą biblioteczką, w której półki już są różnych szaf pozawalane, księgi są poniszczone. No to teraz, Galdor, patrz na ten niesamowity umysł mój. Biorę tak książkę i każą tak jest, tak do przodu. Próbuję odkryć, czy któraś księga nie jest jakąś ukrytą, kurde, tą dźwignią.
Każdą księgę tak robię. O, się zginąłeś. Księga była zatruta. Księga była zatruta. O, przy okazji szukam, czy nie ma gdzieś słownika imperialno-kislewskiego. Ale nie, nie, to są strasznie poniszczone księgi, to jest praktycznie... Ale poniszczone są nikt nadal sprzedatny. No tak, ale tutaj to tak naprawdę to jest nie do odczytania. Strony, nawet jeżeli znajdujesz jakąś księgę, której można jeszcze nie rozpadać się w rękach, no to strasznie jest to, są przemoczone, strony są pozlepiane. A, dobra, dobra. No ale nadal szukam przejścia. Poczekaj, poczekaj. W pewnym momencie zauważasz, że za ostatnią szafą widać jakieś głębienie. O cholera, pchamy! Pchamy! Odkrywacie niewielkie pomieszczenie z jakąś skrzynią. Otwieram skrzynię. To ten skarb chyba. Otwierasz skrzynię, a w środku znajdujesz odciętą rękę z pierścieniem. Po prostu to jest ręka, na dłoni jest pierścień z szlachetnym kamieniem. Chcę użyć. Nie ostrzeżenia. Tylko. Proszę pana, detect artefakt. A ja chcę wycenić sobie w głowie. No. Na rzucać? Na percepcję, na intuicję? Czy to na jedno wychodzi? Raczej w tym wypadku przyglądasz się pierścieniowi. Od razu zauważasz, że jeżeli się przyjrzeć temu kamieniowi, to wydaje ci się, że widać miniaturę Altdorfu. Tak jakbyś patrzył trochę na miasto z widoku ptaka. Tak jakby ten Altdorf był zamknięty po prostu w tym kamieniu. Dobra, nie. Witold. Proszę, zrób dla mnie jedną rzecz. Sprawdź, czy coś mi złego nie zrobi, czy to nie są złe wieści, nie? No to, możesz to zrobić. Janus, ty sobie dopisz te rzeczy, co je zabrałeś. A detektor TFG działa tak, że no, pokazuje mi, jak działa przedmiot, więc no... A czyli co robi ten pierścień? Pytam się Galdora, to mi powiedział, że widzę miniaturkę Altdorfu. No tak, jakbyś patrzył w tym momencie przez ten kamień z góry na Altdorf. Tyle? Zakładam pierścień, Galdor. Wiem, że go bardzo chciałeś. Co tam było? Zakładam pierścień. Sztylet, dobrze, zostawcie mnie z Friedrichem. Wiedziałem, że tak kurwa będzie. Teraz, musisz coś ciekawego wrócić. No zdejmuj mi to z rekester Sławki, a nie? No jest. Podsłuchiwaczu, podły. No, Galdor, co się stało? Umarłem. Nie umarłeś. Nagle robi się strasznie biało wokół ciebie. Zaczynasz się rozglądać we wszystkie strony i w pewnym momencie zauważasz, że znajdujesz się w powietrzu. Pomiędzy chmur widzisz Altdorf, widzisz przemieszczających się ludzi, wozy. Siłą woli jesteś w stanie przybliżyć widok dowolnego miejsca w tym mieście. No, mówię, tak jakbyś się znalazł teraz poza ciałem i mógł obserwować po prostu miasto. Próbuję powiedzieć słowo Kislev. Mówię Kislev. W tym momencie nagle czujesz, że jakaś siła ciągnie cię w kierunku północnym.
przelatują poszczególne kilometry jakby pod tobą i nagle znajdujesz się nad miastem Kislev. Widzisz, że na placu w tym momencie przed pałacem carycy jest twoja jakaś musztra żołnierzy. Widzisz husarzy, którzy ćwiczą. Widzisz kupców. Muszę sprawdzić. Próbuję ręką tak z daleka, tak nie wiem, podnieść tak jabłko coś, czy coś w tym stylu. Próbuję. Próbujesz podnieść jabłko, ale widzisz, że w tym momencie twoja ręka przenika przez... Gardor, w 100% wszystko rozumiem, co się dzieje. Kompletnie rozumiem. Możemy. Już kompletnie rozumiem wszystko pięknie. W momencie, gdy zrozumiałeś już wszystko, to nagle zaczynasz słyszeć jakiś bęben, który dobiega z północy. Jest na razie próbuję się lekko przybliżyć tamtę stronę. Zaczynasz lecieć w tamtą stronę i w tym momencie zaczynasz widzieć, że niebo staje się coraz bardziej czerwone, a następnie jakiś ogromny cień pojawia się na widnokręgu. On jest o wiele większy niż w tym momencie niż jedna góra i im bliżej się do niego zbliżasz, tym staje się większy. Nie, zawracam w drugą stronę i mówię widz. Zarzuć na siłę woli. Kurwa mać, Gartor, ty no musiałeś, ty musiałem tam pójść, po chuj ja tam szedłem. Pierdolę. Na razie 20 możesz sobie dodać do tego rzutu. Plus 20. Chcę użyć punktu szczęścia. Proszę, kurwa, nie rób mi tego. Gro, proszę. Ja byłem grzeczny. Ja bardzo grzeczny byłem. No, wiele lepiej. Chciałeś powiedzieć widz. Na początku nie mogłeś, coś tak jakby cię blokowało. W ostatniej chwili niemal, zanim zbliżyłeś się zbyt blisko do tego cienia, udaje ci się wymówić widz. Wyrywa cię to jakby z objęć tego niebezpieczeństwa, które nadchodzi z północy. Znalazłeś się nad ruinami zamku w tym momencie. Dobra. Jakieś losowe słowa mówię, które myślę, że zakończą to moją, że tak powiem, że wrócę do stanu, jakim byłem wcześniej. Że nie będę widzieć już z tej perspektywy, tylko już normalnie będę, tak. Staram się zgadnąć to słowo. Słowa nic nie powodują. Próbuję zdjąć pierścień? Nie masz, mimo że próbujesz ręką dotknąć. Mówię koniec. Nie działa. Wróć. Nie działa. Stop. Nie działa. Próbuję wejść w moje ciało. Brawo, zbliżasz się do do wejścia zamku, przenikasz korytarze, wchodzisz do biblioteczki, widzisz i Janusa, i Witolda, którzy próbują cię ocucić. Wchodzisz w ciało i w tym momencie zdejmujesz pierścień. Kester! Co? No, odmutuj. Kurwa, znaleźliśmy jebane złoto. Powiem ci tyle. Odmutuj. Chłopaki, jesteśmy kurwa potężni. Jesteśmy teraz kurwa potężni. Dzięki pierścieniowi mam no clipa i kurwa jak... No raczej. Proszę państwa, z tym pierścieniem przenikę ja przez ściany. Mogę powiedzieć miasto, jakiekolwiek imię przenosi nad nim.
Mogę sobie wchodzić, przenikać te ściany i wszystko ogarnie, co się dzieje. To typu teraz w Kislewie mam, w Kislewie na przykład mają musztrę. Idealnie. Ale nie mogę ich podnosić, nic nie robić. Jestem dosłownie tylko tylko widzem jestem, tak? Prawie zostałem złapany przez chaos w północy. Bęben bije, proszę państwa, jest źle. No ale co? Świetny artefakt. Zostawiam go sobie na pewno. A teraz Gardo, chcesz tylko sobie szybko zrobić jego wycenę. Znaczy ja się zastanawiam tak trochę po co on nam będzie. Znaczy on się wydaje przydatny, ale... Dobra, pomyśl w tą stronę. Mogłem dzięki temu artefaktowi wyjść z ciała, przejść przez ścianę i zobaczyć, co tutaj za nim jest. No tak, ale to też... No. Z tego, co mówisz, to też... Z tego, co mówisz, to wygląda tak, że... To patrzysz tak z góry na jakieś rzeczy. No nie. Mogę sobie wchodzić, gdzie chcę. To czy... ma przydatne, ale... No dobra, no. Typu, no, a jak chcę wrócić, no to muszę wrócić w ciało, muszę wejść w ciało swoje. Dobra, no bardzo to nie wiem, wracamy... Tylko nie do... można się zbliżyć do chaosu, bo wtedy jest słabo. Wracamy do Aldorfu, bo no, nie mamy jeszcze chyba co tu robić tak naprawdę. O, no chyba nie. No. Ile takie coś mogłoby kosztować? I tam wrzuciłem fajną liczbę. Moim zdaniem to jest bezcenne. No i zajebiście, Galder, takie coś chciałem słyszeć właśnie.